Dzień dobry, witam wszystkich, witam Was z Warszawy, za moimi plecami Pałac Nauki i Kultury, za moimi plecami tłum ludzi. Dzisiaj 1 sierpnia i to oznacza, że to już będzie moja trzecia godzina W, którą ja będę spędzać w centrum miasta, którą ja będę spędzać wśród warszawiaków, wśród gości miasta, wśród turystów, więc jeśli chcecie ten dzień, tą chwilę też spędzić ze mną, zapraszam. Słuchajcie, pierwsze co muszę Wam powiedzieć, że tego roku ja przyjechałam na godzinę wcześniej. Jeśli Wy jesteście ze mną dawno, a jeśli nie, to możecie obejrzeć filmiki, gdzie byłam pierwszy raz na godzinie W, drugi raz, przypominam, że to już mój trzeci raz. Więc było takie, że ja przyjeżdżałam za pół godziny, żeby znaleźć sobie jakieś dobre miejsce i oczywiście dobrego miejsca już nie było. Co ja mam na myśli pod pojęciem dobre miejsce? Gdzieś na wysokości, żeby było dobrze widać i żeby ja mogłam Wam pokazać, jak to wygląda. Dzisiaj ja przyjechałam za godzinę, jeszcze nie była zamknięta droga. Wiecie, ja myślę, o, jeszcze nie ma dużo ludzi, ale dobrych miejsc już też nie ma. Więc nie wiem, kiedy tu trzeba przyjeżdżać, żeby zająć dobre miejsce. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco. Więc trudno trochę być na słońcu. I jeśli by ja przyjechałam trochę wcześniej, jeszcze wcześniej, za 2 godziny, za 1,5 godziny, nie wiem, czy ja by wytrzymałam na takim słońcu. Więc idę w tłum, już pewnie tradycyjnie, jak ja zawsze idę w tłum i będę wśród ludzi, więc będziecie ze mną wśród ludzi. No i pewnie nie trzeba nikomu mówić, że dziś obchodzimy 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiecie, ja tak myślałam sobie, 80 lat, z jednej strony to dużo, to całe pokolenie, a z drugiej strony, jeśli liczyć jako okres historii, no to nie jest aż tak dużo. I jestem dumna z Polaków, że oni umieją, jestem dumna z Was, tak, że Wy umiecie pamiętać, umiecie przypominać. Jeszcze pół godziny, już widzicie, ile ludzi dookoła. Myślę, że dzisiaj będzie dużo, dużo ludzi. Chciałabym, żeby było dużo, no ponieważ dzisiaj 80 lat, tak? Ja Wam chciałam powiedzieć, że chcę odpowiedzieć na niektóre komentarze, które ja otrzymałam zeszłego roku i również 2 lata temu. Pierwsze, o czym chciałam powiedzieć, to często mi pisaliście w komentarzach, bardzo popularny był komentarz na temat, że ja nie mam prawa tu być. Więc już chcę odpowiedzieć na ten komentarz i żeby już nie pisaliście mi to w komentarzach, ponieważ mam prawo być tu. Mam prawo być tu tak samo jak i inni ludzie. Mam prawo być tu. Ponieważ nie jestem tu dla Ciebie konkretnie, tak? Jestem tu dla bohaterów, których już z nami nie ma. Jestem tu, żeby oddać cześć i chwałę tym bohaterom. Nie Tobie, co Ty mi piszesz, a bohaterom. I mam prawo tu być. Nawet nie ze względu, że mam polskie korzenie. Nawet nie ze względu, że mam narodowość polską. Ale po prostu dlatego, że ja jako człowiek, jakoby nie miałam narodowość, jakoby nie miałam obywatelstwo, ja jako człowiek mam prawo to przyjść i oddać cześć i chwałę bohaterom Powstania Warszawskiego. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj no, Warszawa jest podzielona na 2 obozy, ja by tak powiedziałam. Jedna część warszawiaków znajduje się tu, a druga część znajduje się po drugiej stronie Wisły na Stadionie Narodowym, ponieważ dzisiaj jest koncert Taylor Swift. I wiecie, ja tak też myślałam na ten temat i
Powiem szczerze, ja to zabroniłam w takie dni, bardzo ważne dni dla historii Polski, bardzo ważne dni, pamiętne dni, bardzo tragiczne dni. Nie wiem, robić jakieś imprezy, robić jakieś świętowanie, coś w tym stylu. No ale dzisiaj Taylor Swift. Słuchajcie, bardzo wzruszająca tradycja. Bardzo wzruszająca. Ja już trochę się uspokoiła, ja standardowo płaczę. I dla mnie to bardzo wzruszające, tak, oprócz tego, że no, pamiętamy, ale jeszcze no, bardzo przykro, że tyle ludzi zginęło. I dla mnie to jest bardzo wzruszające i bardzo jakoś tak ciepło na sercu, że jak widzicie od małego do starego tu są, każdy przychodzą rodzinami, jeszcze z małymi takimi dziećmi, że jeszcze w wózku, to jakoś tak, wiecie, chcę wierzyć, że no, Polska to nie utraci. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, no... Zawsze mam tyle emocji, że brakuje mi słów, przepraszam. Będę wracać do domu. Napiszcie mi, kto tu był ze mną w Warszawie, w centrum. Przywitam się z wami w komentarzach. Czy w innych miastach też tak obchodzą godzinę W jak i w Warszawie? Jestem bardzo ciekawa. Jeszcze wiecie, co to mi tak jakoś ciekawe, czy alarm ten słychać w całej Warszawie, czy w takich jakichś miejscach pamiętnych, czy nie wiem, tak sobie myślę, gdy zaraz siedziałam w domu, czy byłam, czy słychałabym alarm syreny. Napiszcie mi też w komentarzach, bo nie mam o kogo zapytać, wszyscy albo w pracy, albo tu. Więc dziękuję, że taką krótką chwilę byliście ze mną i widzimy się w kolejnych filmach. A, cześć wszystkim.